otwieraj, Panie, szeroko wrota. Niesiem Ci wieniec szczerego złota. Zaściełaj, Panie, stoły i ławy. Idzie do Ciebie gość niebywały. Otwórzcie nam szeroko wierzeje. Już się żyteczko w polu już nie wieje. Bodaj zdrowo plonowało, postoć kroci skopy dało. Otwórz nam, Panie, cały dwór, bo Ci niesiemy wszystek nasz zbiór. Plon niesiemy, plon, jaśnie Panu w dom. Aby tradycji uczynić radość, przyjmijcie ten pochyl bliskiego chleba, upieczony z tegorocznych plonów. Zbóż, uszanujcie go należycie, bo jest owocem pracy naszych rąk. Dzielcie go hojnie i sprawiedliwie, i w każdym domu nikomu go nie zabraknie. Przyjmuję ten bochen chleba i obiecuję go dzielić sprawiedliwie pośród wszystkich mieszkańców gminy. Znajdujemy się w Sitnie, po rocznej przerwie. W końcu są normalne, można powiedzieć, dożynki. Tak, właściwie dwuletniej przerwie, ale w tym miejscu po rocznej przerwie, bo w ubiegłym roku planowaliśmy, iż właśnie zabawa dożynkowa i msza dziękczynna za plony będzie w miejscowości Sitno. I w tym roku udało się. Jesteśmy w Sitnie, a tłumy ludzi, którzy są za mną i ciągle przychodzą, świadczą o tym, że chcemy być sobą, że nam jest razem dobrze, że to nie tylko kwestia oddania hołdu ciężkiej pracy rolnika, ale też wspólnie spędzony czas przy zabawie, przy stoiskach przepięknych, gdzie poszczególne miejscowości prezentują się z wielkim szacunkiem dla miejscowości, które przepiękne wieńce, to są arcydzieła sztuki, możemy oglądać tutaj w Sitnym. Ale chyba nie byłoby tej atmosfery dożynkowej, gdyby nie życzliwość mieszkańców, bo przepięknie udekorowane miejscowości, chochoły od samego początku napawają takim optymizmem i chęcią uczestniczenia w tych wspólnych uroczystościach. Wielki ukłon nie tylko w stronę mieszkańców Sitna, ale również Rudnik, Wysokiego, Puchacz, bo z której strony byśmy nie dojeżdżali do Sitna, to dekoracje nas doprowadzą tutaj na miejsce. Baliśmy się o pogodę, pogoda jest zawsze dobra, jeżeli mamy nastawienie dobre. U nas też tak jest, trochę pokropiło, ale w chwili obecnej jest przepiękny, przepiękny czas. Ranna zorza po cichym niebie swej purpurowy przesuwa tren i w pełnie chrosy w słońca koronie obfity z trudy zaświta dzień. To tak zaświtał nam dzisiaj dzień. Po kwietnych miedzach przez żyzne pola z pioską z kowronka przechodzi on, by błogosławić wysiłkom ludzi dojrzewającej uwieńczyć plon. Pod jego oczu z kłodkim spojrzeniem pokormem się rodzi z jałowych gleb i ciężkie kłosy dają obfity ciału i duszy żywota chleb. Dzisiejszy dzień jest czasem podziękowań. Czasem podziękowań dla Stwórcy za te dary i dla Was, drodzy rolnicy, za to, że tymi darami potrafiliście się w ten sposób godny i dobry zaopiekować. Ten rok był trudny, ale obfity. Ten rok był bardzo ważny dla nas wszystkich. Mija to, co złe. Miejmy nadzieję, że nie będzie już nam dokuczało. Ale szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dla Was serdeczne słowa podziękowania za to, że w Waszej pracy nie ma kodeksu pracy. Wy nie kierujecie się tym, że mamy 8 godzin i do domu. Wy nie macie urlopów. Nie macie chwili na odpoczynek. Wasz cykl pracy wyznacza Stwórca i wasze poczucie obowiązku. Wywiązujecie się z tego poczucia obowiązku w bardzo dobry sposób. Jest to tak potrzebne i ważne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego,
i za to wam serdecznie w imieniu zarządu powiatu, w imieniu panu starosty, radnych powiatowych składam głębokie podziękowania. Rolnicy mają co świętować, wójt spotyka się z mieszkańcami, to wie, jak wyglądały tegoroczne żniwa. Muszę powiedzieć, że te parę lat ostatnich to ciągłe obawy. To ciągłe obawy rolników związane przede wszystkim z tym, że ASF, ponad 1000, blisko 1500 drobnych gospodarstw, hodowców trzody chlewnej zniknęło w gminie. To powtarzające się klęski suszy, to wreszcie ptasia grypa, ciągle taka niepewność. No i oczywiście to, co doświadczają dzisiaj rolnicy, to niestabilność cen. Produkcja rolna jest produkcją specyficzną. Ona się nie zamyka jak hodowla kurczaka w kilku tygodniach. Chociaż i na rynku drobiu mieliśmy załamanie cen, tak jak chociażby teraz na rynku chowu indyków, ale produkcja zbożowa, ona trwa kilka miesięcy, efekt jest po roku. Nie może być tak, że w momencie zasiewu nie wiemy, w jakiej cenie my sprzedamy cokolwiek. To niepokoi rolników, co zresztą, jak widzimy, wyprowadza niektórych na ulicę już zdesperowanych. Więc mam nadzieję, że polityka państwa jednak będzie chroniła rolników, również tych drobnych, również na tej ścianie wschodniej, bo tak naprawdę tu jest czysta ekologiczna żywność. I tu jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w polskim rolnictwie. Te rolnictwo jeszcze rodzinne, to między innymi w gminie Międzyrzec Podlaski. W Sitnie zamieszkują 304 osoby. Sołtysem od 6 lat jest pani Mirosława Michaluk, a radnym pan Piotr Siłaczuk. W Sitnie funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, którym prezesem jest pan Tomasz Michaluk. Ostatnio zdradził mi, że na liście członków OSP jest aż 28 strażaków. Mieszkańcy Sitna mają w swojej miejscowości sklep spożywczy, a przed budynkiem remizy najmłodsi bawią się na nowym placu zabaw zakupionym ze środków Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy korzystają z klimatyzowanej remizy, ze świetnie wyposażoną kuchnią. Młodzi członkowie Rady Sołeckiej dbają, by w Sitnie żyło się dobrze. Organizowane są pikniki rodzinne, ogniska i grille integracyjne. Znajdujemy się w Sitnie, dożynki w Sitnie. Jak się mieszka w Sitnie i czy są państwo zadowoleni, że te dożynki są właśnie u was? Bardzo jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi przede wszystkim, bo to się zdarza raz na, nie wiem, na 100 lat chyba. Że chyba takie przechodnie są te dożynki co roku w innej miejscowości. Co roku w innej miejscowości. A jeszcze chciałam dodać, to jest pan z Rady Sołeckiej. To taka prawa ręka. Góra, że tak powiem, Sitna. Jak się żyje w Sitnie? Bardzo dobrze. Zadowoleni jesteśmy. A teraz tak przybywa mieszkańców i z Międzyrzeca nawet budują się u nas. Rozwija się wieś, przybywa nowych domów. Jesteśmy szczęśliwi, bo będzie większa wioska. Dużo pracy wymagało od was przygotowanie tych dożynek? Oj, pracy bardzo dużo, a pogoda nam przeszkadzała. Pracy, nerwów. Tak. Tutaj pan starosta nie tylko miał cię zaszczyt razem z panią starościną przekazać chleb dla wójta, ale również został pan wyróżniony. Proszę może kilka słów o gospodarstwie. Prowadzę gospodarstwo w produkcji bydła mlecznego. Mam tam
parę krów to na mleko tylko, dla cielaków, ale tak przeważnie to na bydło mięsne. I obsiewam zbożem. Co... Bo jest bardzo dobrym gospodarzem i takim życzliwym człowiekiem, no i został starostą. Jaki to był rok dla rolników? No jaki był rok? No ciężki był rok, bo wcześniej było sucho. Zimno było sucho, maj był zimny. Później przyszło w czerwcu sucho, deszczów nie było i te zboża czy kukurydza, wszystko upadało. Później jak zaczęli się deszcze, no wiadomo, już zboża zaczęli kosić, to przerywało. W żniwek przeszkadzało, w sianokostach tak samo, jeszcze mam niekoszonych trochę łonek. Tak poczekamy do września, może jeszcze coś we wrześniu się podkosi. Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok? Oj, lepszej pogody, warunków. Lepszej pogody, lepszej płacy. Za to, co pracują. Żeby plony były lepsze, warto dowartościowane, żeby był rolnik. O to chodzi. No tak, no bez rolników to przecież wy dostarczacie jedzenie tak naprawdę. Tym rolnik dowartościowany, to się liczy. Te ceny, co są teraz, to oni byli 20 lat temu. Ja 20 lat temu, jak trzymałem jeszcze świnie, to sprzedawałem ponad 5 zł, a teraz o 4,50 różne ceny. Wszystko w sklepach drożeje, rolnika stoi w miejscu właśnie. Na bydle też, jak cena spadnie spora, to później podnoszą po parę groszy przez cały rok, żeby ta cena naleciała do góry. No i ciężka praca bardzo na roli. Nie ma urlopów, nie ma godzin, że tam 8 czy 10, od świtu do nocy. To jest praca rolnika. Bez względu na pogodę czy deszcz, wszystko... Trzeba się przystosować i tak dalej, funkcjonować. Ale dzisiaj się bawimy. Dzisiaj się bawimy, no i wszystkim życzymy najlepszego. Oby deszcz nie padał i pogoda dopisała. No, przeszedł deszcz, może już nie będzie, słońce wygląda. Tak. Prezentowany przed Państwem wieniec dożynkowy został wykonany przez zespół śpiewaczy Alebaby i kapelę lutową z Berezy. Funkcję kierownika zespołu pełni pani Krystyna Kędzierska. W Berezie mieszka 618 mieszkańców. Sołtysem jest pani Teresa Nikończuk, a radnym pan Edward Kopro. We wsi funkcjonuje jednostka OSP, prężnie działa też koło gospodyń wiejskich, na czele którego stoi pani Teresa Grabowska. Swoją działalność prowadzi punkt biblioteczny. Walor przyrodniczy stanowią urokliwe tereny żwirowni, doceniane przez licznych amatorów wędkarstwa, kąpieli wodnych i słonecznych. Otwórz gospodarzu ganecze, otwórz gospodarzu ganecze, bo tu niesiemy wiadecze, bo tu niesiemy wiadecze. Otwórz gospodarzu pokoje, otwórz gospodarzu pokoje, plon położymy na sole, plon położymy na sole. Nie lada wieniec, nie lada, nie lada wieniec, nie lada, bo go umiła gromada, bo go umiła gromada. Wieniec wykonany przez koło gospodyń wiejskich. W Krzewicy mieszka 348 mieszkańców, sołtysem jest pan Krzysztof Ostapiuk, a radnym pan Maciej Tymoszuk. W Krzewicy znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzisiaj Krzewica prezentuje współczesny wieniec dożynkowy. Wieniec wykonany przez koło gospodyń wiejskich w Krzewicy oraz sołectwo Krzewica. Przed Państwem wieniec uwity przez gospodynię z Krzewicy jako dziękczynne wotum za tegoroczne plony. Wieniec ma formę kapliczki zwieńczonej krzyżem, a jej cztery strony reprezentują zdjęcia ołtarzy kościoła parafialnego w Krzewicy. Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, naszej patronki, błogosławionych męczenników podlaskich, Jezusa Miłosiernego oraz świętego Antoniego. Za nasze plony Bogu podziękować. Jesteśmy tu dzisiaj, bo to nasze święto, aby podsumować to, co osiągnięto. Szumią łany zboża złocistej pszenicy, schodzą się kobietki z całej krzewicy. Manie. Przed Państwem wieniec z Mań. Wieniec został wykonany przez sołectwo wsi.
Maniach mieszka 235 osób. Sołtysem jest pani Janina Pińczuk, a radnym pan Tadeusz Sawczuk. Działa tu również zespół ludowy Nadzieja. Funkcjonuje tu jednostka OSP, sklep spożywczo-przemysłowy, ubojnia drobiu. Tutaj też mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza, której dyrektorem jest pan Piotr Malesa. Dożynki, cieszyć nam się trzeba. Z pięknych kłosów zboża, z pięknych kłosów zboża mamy bochny chleba. Przynosimy wszystko, co w polu wyrosło. I zboża, i kwiaty, i zboża, i kwiaty, zioła dla herbaty. Na co pani zwracały uwagę podczas oceny wieńców? W kategorii wieniec tradycyjny na tradycyjne materiały, czyli materiały naturalne, najbliższe historii użyte w wykonaniu wieńca. W kategorii wieniec współczesny była to forma i ogólna pomysłowość, wykonanie i dbałość o szczegóły. Trudno było wybrać? Przyznam szczerze, że w kategorii zarówno i wieniec tradycyjny, i wieniec współczesny wybór w tym roku był bardzo trudny. Ale udało się. Jak wyglądają wyniki? Mam nadzieję, że ocena będzie sprawiedliwa. W kategorii wieniec współczesny pierwsze miejsce otrzymała miejscowość Rzeczyca, drugie miejsce miejscowość Krzewica, a trzecie miejsce gospodarze dzisiejszej imprezy miejscowość Sitno. W kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy pierwsze miejsce otrzymała miejscowość Manie, drugie miejsce Bereza, a trzecie miejsce Zasiadki. Wieniec wykonany został przez sołectwo wsi. W tej miejscowości mieszka 518 mieszkańców. Funkcję sołtysa pełni pani Marzanna Pękala, a radnym jest pan Andrzej Frąckiewicz. We wsi prężnie działa jednostka OSP, funkcjonuje świetlica Gminnego Ośrodka Kultury, która jest jednocześnie świetlicą projektu wsparcia rodzin w gminie Międzylec Podlaski. W polu już kłosy się cwocą, na żniwa już przyszedł czas. Ten przepiękny wieniec został uwity przez zespół ludowy Jutrzenka z kapelą retro, któremu przewodzi pani Halina Lesiuk. Tę wieś zamieszkuje 506 rogoźniczan. Sołtysem jest pan Andrzej Kusznieruk, a radnym pan Roman Lipiński. We wsi znajduje się publiczna szkoła podstawowa imienia Janusza Kusocińskiego, gdzie funkcję dyrektora sprawuje pani Dorota Herta. W Rogoźnicy prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Mają również młodzieżową drużynę pożarniczą. Działalność prowadzi tu Stowarzyszenie Piłkarskie Ligi Gminy Międzyrzec oraz prowadzony jest punkt biblioteczny. Mieszka 955 mieszkańców, sołtysem jest pan Robert Danczuk, a radnym pan Łukasz Łosicki. Tutaj funkcjonuje publiczna szkoła podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, której dyrektorem jest pan Janusz Oksiejuk oraz gminne przedszkole w Rzeczycy pod wodzą pani Anety Pawłowskiej. We wsi funkcjonuje jednostka OSP, bardzo prężnie, klub sportowy Krzna Rzeczyca, a także mini akademia Żak Krzna, do której należy około 100 młodych piłkarzy. Klubami sportowymi dowodzi pan Łukasz Łosicki. Prężnie działa również klub seniora pod kierunkiem prezes pani Teresy Kuraszy. Miałam zaszczyt oceniać wraz z dwiema członkiniami komisji chleb dożynkowy i stoiska przygotowane na dzisiejsze dożynki. Rzeczywiście nie było łatwo, ponieważ każda z miejscowości skupiła się głównie na tej kulinarnej stronie dożynek i przedstawiła nam
niezwykłe bogactwo smaków. Jeśli chodzi o chleb dożynkowy, oceniałyśmy głównie taką oryginalność wykonania i jak najbardziej tradycyjną recepturę. Tutaj postanowiłyśmy uhonorować pierwszym miejscem Tłuściec, który zaprezentował nam chleb z dodatkiem buraka. Niezwykły w smaku i niezwykły, jeśli chodzi o wygląd, więc tu zasłużone brawa. Drugie miejsce otrzymało chleb Wsi Przychody i trzecie miejsce zajęło Wysokie. Jeśli chodzi o same stoiska, niewątpliwie najbardziej popisała się tutaj miejscowość Sitno, przedstawiła nie tylko tą stronę kulinarną, ale też elementy dawnych zawodów, dawnego życia wsi. Mieliśmy okazję oglądać i łuskanie fasoli przez dzieci, które sobie zasiadły przy stoisku. Pokazały nam, jak się wytwarzało masło w tradycyjnej maślnicy. No oczywiście to bogactwo smaków również wystąpiło. Tutaj niewątpliwie te stoiska kusiły wszystkim. Niestety nie udało się spróbować wszystkiego. Drugie miejsce otrzymała od nas wieś Strzakły, a trzecie miejsce Rzeczyca. Tutaj na uwagę też zasługuje miejscowość Rzeczyca, która jako jedyna skupiła się wokół jednego elementu i tutaj tematem wiodącym był ziemniak i wszystkie potrawy wykonane właśnie z wykorzystaniem ziemniaka. Tłuściec zamieszkuje 462 mieszkańców, sołtysem wsi jest pan Czesław Krzysztof Węgrzyniak, a radnym z okręgu pan Sławomir Zaniewicz. We wsi funkcjonuje szkoła podstawowa nosząca imię Mikołaja Kopernika. Funkcję dyrektora sprawuje pani Elżbieta Demczuk. Działa tu również filia Gminnej Biblioteki Publicznej, jednostka OSP. Wysokie przygotowany został przez mieszkańców sołectwa. Wysokie zamieszkuje 468 mieszkańców. Sołtysem jest pani Monika Stefaniuk, a radnym pan Jarosław Czapski. We wsi mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. To w Wysokim działa Gminna Grupa Taneczna pod kierownictwem pani Iwony Basary-Teofilskiej. Został wykonany przez członków Koła Gospodyń Wiejskich z Zasiadek, którego prezeską jest pani Beata Siejka. We wsi mieszka 196 osób. Sołtysem jest pan Henryk Semeniuk, zaś radnym z okręgu pan Tadeusz Sawczuk. We wsi od zeszłego roku oficjalnie zarejestrowana jest jako stowarzyszenie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której prezesem jest pan Adam Olszewski. Zasiadki to miejscowość, dla której charakterystyczne są uprawy truskawek, ziemniaków, a także hodowla indyków. Wieniec wykonany przez zespół ludowy Leśne Echo. Kierownikiem jest pani Ewa Nasiłowska. W Zaściankach mieszka 223 mieszkańców. Sołtysem jest pan Przemysław Skopiński. Pozdrawiamy pana sołtysa. Delegacja wsi Zaścianki serdecznie pozdrawia was także i wita gości dożynkowych.